Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zrobić logo kanału YouTube za darmo. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, aby stworzyć nasze własne logo kanału YouTube, będziemy potrzebowali przejść na stronkę o nazwie canva.com. Link do tej strony znajdziecie w opisie tego odcinka, więc wystarczy, że w niego klikniecie, zostaniecie tutaj przeniesieni. I następnie musicie oczywiście założyć tutaj darmowe konto. Po założeniu darmowego konta i zalogowaniu się zobaczycie taki oto ekran. No i tutaj to, co należy zrobić, to w tym pasku wyszukiwania, w tym oto miejscu, należy wpisać logo. Następnie klikamy Enter. I w tym momencie wyszuka nam różne szablony różnych logo. Jak widzimy, tutaj mamy różne szablony. I teraz tak. Po pierwsze, należy znaleźć szablon, który najbardziej nam się podoba, tak żebyśmy mieli jak najmniej zmian do zrobienia. Oczywiście możemy także zacząć tworzyć nasze logo od początku. Pokażę, jak ten proces wygląda w dalszej części. Ale najlepiej na początku wybrać takie logo, które najbardziej nam się podoba, najbardziej będzie zbliżone do tego, co chcemy osiągnąć. Czyli tutaj, jak widzimy, mamy tych logo ponad 1000 różnych szablonów, także myślę, że każdy znajdzie coś, co mu się spodoba mniej lub więcej. Dajmy na to, ja użyję to oto proste logo, czyli wystarczy na nie kliknąć, albo klikamy tutaj u góry i wybieramy opcję użyj tego szablonu. W tym momencie nasze logo powinno się tutaj otworzyć w edytorze Canvy. Jak widzimy, wygląda to w tym momencie tak. I teraz bardzo ważna rzecz. Bez względu na to, czy chcecie, aby wasze logo miało formę kwadratu, koła, trójkąta, czy cokolwiek innego, należy pamiętać, że logo kanału na YouTube jest zawsze ograniczone do okręgu. Także tutaj dobrą praktyką by było właśnie dodanie sobie takiego okręgu pomocniczego, który nam będzie pokazywał, do jakiego obszaru nasze logo zostanie ucięte. Czyli ja póki co dodam takie pomocniczy okrąg. Ten tekst możecie oczywiście zostawić albo usunąć. Ja na moim finalnym logo tekstu nie chcę mieć. Natomiast jeśli Wy chcecie, to oczywiście możecie taki tekst dodać. Pokażę Wam za moment, jak ten tekst zmienić. Po pierwsze, jeśli na dany tekst klikniemy, możemy tutaj u góry zmienić czcionkę. Czyli możecie wybrać tutaj z listy dowolną czcionkę. Czcionki po załadowaniu, jest ich kilkaset. No i wystarczy na daną czcionkę kliknąć i w momencie kliknięcia nasz tekst powinien się automatycznie zmienić. Jak widzimy, klikam na czcionkę i tekst automatycznie się zmienia. Mój internet jest dosyć wolny, także te czcionki nie załadują się raczej w najbliższej przyszłości. Natomiast jeśli klikniemy na dany tekst, możemy tutaj także zmienić jego wielkość. Czyli jeśli chcemy zrobić tekst mniejszy lub większy, możemy tutaj daną wartość wybrać lub wpisać ją w tym oto miejscu. Możemy tutaj zmienić kolor tekstu, czyli tekst może mieć dowolny kolor, jaki chcemy. Następnie możemy tekst pogrubić, możemy dodać kursywę, możemy tekst przesunąć w lewo, w prawo lub go wyśrodkować. Możemy do tekstu dodać efekty, czyli tutaj mamy efekt cieniowania, podniesienia, jakieś neony, zakłócenia, kursywa itd., itd. Kursywę możemy dodać w taki oto sposób. No i jeśli chodzi o tekst, to by było na tyle, ja go może usunę, czyli zaznaczamy i tutaj u góry mamy usuń. Możemy usunąć jeden element albo możemy usunąć całą grupę. No i teraz tak, mam tutaj to koło, dajmy na to, że chcę tutaj dodać kolejny element, który będzie właśnie kołem, czyli klikam na dany element, w tym momencie koło mam już tutaj dodane, prawym przyciskiem myszki, następnie go kopiuję, klikam prawym i wklejam. W tym momencie mam drugi element dodany o identycznym wyglądzie, pomniejszę go. I ważna rzecz, tutaj u góry z lewym górnym rogu mamy kolor. Możemy w tym właśnie miejscu kolor danego elementu zmienić. A póki co niech będzie, że zostawię to jako kolor czarny. Podobnie możemy oczywiście zmienić kolor tła. Wystarczy na dane tło kliknąć. I następnie w lewym górnym rogu mamy kolor. Możemy kolor tutaj zmienić. Dajmy na to, element mam gotowy. No i teraz możemy dodać kolejne elementy, coś w środku tego. Tak jak wspomniałem wcześniej, możecie tam dodać tekst. Aby dodać tekst, klikamy tutaj w tekst i możemy dodać nagłówek, podtytuł czy też treść, w zależności od tego, co chcemy. Kolejna rzecz, jeśli mamy jakiś obraz już przygotowany u nas na komputerze, który chcemy przesłać, to klikamy tutaj przesłane, prześlij multimedia i następnie wybieramy tutaj urządzenie. W tym momencie możemy z urządzenia przesłać tutaj jakiś obraz, który możemy dodać. Jeśli żadnego obrazu nie mam tutaj przygotowanego,
to nic nie szkodzi. Możemy tutaj zjechać niżej na elementy. I po zjechaniu na elementy, tutaj u góry, możemy wpisać to, jakiego elementu poszukujemy. Czyli dajmy na to, wpiszę niedźwiedź. Zobaczymy, czy cokolwiek mi z niedźwiedziem znajdzie. Jeśli macie kanwę po angielsku, to oczywiście musicie te nazwy wpisać po angielsku. Po wpisaniu frazy tutaj u góry, dajmy na to niedźwiedź, tygrys, wilk, czy cokolwiek innego chcecie umieścić na swoim logo, mogą to być sztuczce, na przykład jeśli macie restaurację, czy kanał o gotowaniu, czy cokolwiek innego chcecie, znajdzie nam tutaj różne rysunki. Tutaj ważna rzecz, jeśli na jakiś rysunek najedziemy, w prawym dolnym rogu mamy taką koronę, oznacza to, że jest to dostępne tylko w wersji profesjonalnej, czyli jeśli mamy kanwę płatną, jak widzimy, kosztuje to około 50 peso, czyli około 5 zł taki rysunek. Natomiast jeśli najedziemy i jest rysunek darmowy, to oczywiście możemy go za darmo użyć. W tym momencie wystarczy na niego kliknąć i jak widzimy, rysunek został już tutaj dodany. Teraz możemy go oczywiście powiększyć. Kiedy go powiększamy, warto przytrzymać klawisz Alt, wtedy będzie on powiększony tutaj właśnie z zachowaniem środka. Możemy także po kliknięciu na dany obiekt, tutaj na dole go obrócić, jeśli chcemy, w dowolną stronę. Ja może tego tygrysa nie będę obracał. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to zmiana kolorów, czyli jeśli klikniemy na dany obiekt, to tutaj w lewym górnym rogu najczęściej mamy do zmiany różne kolory, m.in. czarny, czyli zobaczmy, jak kliknę na czarny, możemy go zmienić na dowolny inny kolor, czyli możemy zmienić kolorystykę obiektu, który wybraliśmy, czyli możemy zrobić na przykład granatowego tygrysa. Ja może na potrzeby tego tutoriala zostawię go tak, jaki był oryginalnie. No i tak, to koło, które mamy na zewnątrz, pełni tylko rolę pomocniczą, także je usunę. Oczywiście, jeśli takie koło chcecie zostawić, możecie to zrobić. Ja je dodałem tylko po to, żeby Wam pokazać, jaki obszar będzie zajmowało logo na YouTube, czyli właśnie w tym obszarze to logo będzie się znajdować. Natomiast należy pamiętać, że jak dodacie na przykład tutaj trójkąt czy prostokąt, to żeby nie wychodził on właśnie poza to koło pomocnicze. Tygrysa może przesunę nieco niżej i nieco go jeszcze powiększę. Ok. No i teraz widzimy, że ten tygrys mieści się tutaj właśnie w tym kole pomocniczym. Mogę je usunąć. To koło, które znajduje się w tle, zmienię jego kolor. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z inną kolorystyką. Podobnie zmienię kolor tła całego tutaj loga. Dajmy na to, zrobię takie oto logo. No i moje logo jest już praktycznie tutaj gotowe. Oczywiście możecie je zmienić wedle własnego uznania, możecie dodać więcej niż jeden element, nie musi to być oczywiście koło, kolorystykę możecie zmienić. Wszystko według waszej wizji artystycznej. Kiedy wasze logo jest już gotowe, należy tutaj kliknąć w prawym górnym rogu w te trzy kropki. Następnie tutaj wybieramy pobierz. I w tym momencie mam tutaj do wyboru typ pliku. Czyli jeśli robimy logo na YouTube, to sugeruję wybrać typ pliku jako PNG albo jako JPEG. Jeden z tych dwóch plików należy wybrać. Następnie klikamy pobierz. W tym momencie nasz projekt jest już przygotowywany i za moment będziemy go w stanie pobrać do nas na dysk. No i w tym momencie możemy nasze logo zapisać w dowolnym miejscu. Dajmy na to, zapiszę je tutaj. Jak widzimy, logo jest już zapisywane. No i oczywiście po pobraniu naszego loga wystarczy je wrzucić do nas na kanał i ustawić je jako nasz awatar, czy też jako nasze logo kanału. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, zapraszam do obejrzenia innych odcinków z mojego kanału. Wszystko tam wytłumaczyłem. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się stworzyć własne logo i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.